Ten, który na kresach dawnej Rzeczpospolitej trwał przy Panu Bogu, trwał przy ludziach i oparł się wielkiej potędze ateizmu. Biskup Jan Olszański, pasterz i twierdza ludu Bożego na Podolu. Biskup Jan Olszański to ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej, długoletni duszpasterz katolików na Podolu, niestrudzony obrońca wiary w czasie prześladowań i represji komunistycznych. Ksiądz biskup Jan Olszański urodził się niedługo po zakończeniu I wojny światowej. Do seminarium duchownego we Lwowie wstąpił w 1938 roku. Otrzymał święcenia kapłańskie w czasie wojny. Całe życie pełnił posługę na terenie obecnej Ukrainy, a więc na terenie ówczesnego Związku Sowieckiego. Po zakończeniu II wojny światowej zmieniły się granice Polski i straciła ona swoje ziemie wschodnie. Część z nich znalazła się między innymi w nowych granicach Ukrainy, która de facto należała do ZSRR. Trzeba zwrócić uwagę, że sam Kamieniec Podolski nie znajdował się w granicach II Rzeczypospolitej. On znalazł się poza tak zwaną granicą ryską z roku 1921, więc Polacy mieszkający na wschód od tej granicy, mieszkający właśnie nad rzeką Smotrycz, mieszkający chociażby w Kamieńcu Podolskim, znaleźli się już w tej Rosji bolszewickiej już od samego początku, od roku 1917. Co więcej, nigdy nie przyszło im mieszkać w wolnej Polsce. Mimo to przez wiele lat, przez całe dziesięciolecia, przez pokolenia przetrwali nie tylko przy polskości, ale również przy katolicyzmie. Posługa duszpasterska na rozległych terenach, również takich, na których od dziesiątek lat nie zawitał żaden kapłan, była sama w sobie wyzwaniem. Kiedy do tego doszły represje, podsłuchy, śledzenie, wtedy rzeczywiście mogły pojawić się wątpliwości. A biskup Olszański był nękany zarówno przez NKWD, jak i KGB. Pełnił posługę w sytuacji, gdy władza sowiecka dążyła do całkowitej ateizacji. Robiła wszystko, aby kapłani porzucili swoją służbę. Robiła wszystko, aby opuścili ten teren, chociażby przenosząc się do Polski, on pozostał. I tacy księża, służąc potajemnie jednak temu społeczeństwu katolickiemu w Rosji bolszewickiej, utrzymywali tych ludzi przy przywiązaniu nie tylko do samego kościoła, ale przede wszystkim przy przywiązaniu do dekalogu, do tych wartości, do których wychowywani byli ich rodzice, ich dziadkowie, przede wszystkim do wychowania właśnie w wierze, w moralności chrześcijańskiej. Do roku 1959 pełnił służbę kapłańską w Gródku Podolskim, a kiedy tam spadły na niego kolejne prześladowania, kiedy zabroniono mu tam pełnić służbę kapłańską, przeniósł się do maleńkiej wioski, w której dalej był duszpasterzem, był kapłanem i pełnił swoją posługę, obejmując swoimi działaniami tak naprawdę niemal połowę diecezji kamieniecki. Zaangażowany w taką posługę sakramentalną, jaka jest charakterystyczna dla ogromnych przestrzeni pozbawionych duszpasterzy, mówię o tych terenach sowieckich. W wieku 71 lat dane mu było rozpocząć zupełnie nowy okres w życiu. Kiedy odradzała się struktura terytorialna Kościoła rzymskokatolickiego na terenie ZSRR, powołany został biskup Jan Olszański. Odtwarzał życie religijne w tych warunkach kraju dotkniętego straszliwym dramatem ateizacji, dramatem walki z religią. Udało mu się stworzyć 200 parafii, udało mu się utworzyć seminarium duchowne. Biskup wykorzystywał każdą wolną chwilę na modlitwę. W czasie podróży samochodem cały czas modlił się na różańcu. Skończył jeden, zaczynał kolejny. I nigdy nie narzekał, że jest zmęczony, potrzebuje odpocząć albo iść na urlop. Bo jak sam mówił, jak będę odpoczywał? Przecież szatan nie odpoczywa. Stanowi taki punkt odniesienia, pewien wzorzec osobowy tego, który dla Ewangelii poświęcił bardzo wiele. Mógł tworzyć wolny kościół na Ukrainie po roku 1991. Kościół katolicki, który jest ostoją nie tylko polskości, ale przede wszystkim wiary wszystkich rzymskich katolików na tym terenie, na terenie Ukrainy.